Tu Radio Campus. Efekt sieci. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Efektu sieci, poświęconego transformacji cyfrowej i rozmowom o tym, co się zmienia w naszym życiu wskutek wejścia nowych technologii cyfrowych w różne obszary naszego życia. Dziś rozmawiam z dr Mają Sawicką z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, badaczką emocji i interakcji i emocji w interakcjach. Cześć Maju. Cześć, cześć. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę. Nasza znajomość jest jeszcze sprzed czasów cyfrowych, więc wtedy te interakcje wyglądały zupełnie inaczej i nie było chyba szansy na to, żeby komentować sobie posty w różnych mediach społecznościowych. Ale nawiążę do tego, co dzieje się teraz, bo właściwie no, jesteśmy zamknięci w domach, siedzimy w izolacji społecznej i można by pomyśleć, że nasze relacje i nasze interakcje właściwie zamarły. To znaczy takie interakcje w rozumieniu face to face, w przestrzeni codziennych spotkań i wyjść do pracy. Natomiast mam wrażenie, że ta nasza aktywność przeniosła się w zupełnie inną sferę, gdzie chyba, tak patrząc na oko, jesteśmy znacznie bardziej aktywni niż byliśmy wcześniej. I moje pierwsze pytanie do ciebie jako do badaczki emocji w sieci jest takie, czy obserwujesz choćby tak na gorąco, bo oczywiście do analiz to jeszcze trochę nam potrzeba, ale choćby na gorąco jakieś zmiany w naszym zachowaniu, czy to w zachowaniu offline, czy właśnie tym chyba coraz częstszym zachowaniu online w tych czasach, kiedy siedzimy w domach? No ja myślę, że przede wszystkim kluczowym czynnikiem jest to, co powiedziałaś przed chwilą, mianowicie to, że w ramach głównym narzędziem walki z pandemią jest tak zwana polityka social distancing, prawda? Czyli siedzimy w domach, odcięci w ramach naszych gospodarstw domowych, nie bardzo możemy wychodzić na zewnątrz, staramy się to jak najbardziej ograniczać, a już na pewno staramy się ograniczać spotkania towarzyskie. I w pewnym sensie w sposób konieczny ta aktywność przenosi się do sieci. Zdecydowanie jest za wcześnie, żeby powiedzieć o tym, co się konkretnie zmienia. Co się konkretnie zmienia w naszych zachowaniach w sieci, czy co się konkretnie zmienia w sposobie, w jaki wchodzimy w interakcje. Aczkolwiek są już pierwsze raporty, które pokazują dwie rzeczy. Po pierwsze, one pokazują to, czego się pewnie domyślamy, ale pokazują to jakby monitorując ruch w internecie, że zdecydowanie więcej korzystamy z sieci obecnie. A druga rzecz jest taka, że duża część informacji dotyczących koronawirusa pojawia się właśnie w sieci. Ocenia się, że to jest mniej więcej 3 na 4 informacje czy 3 na 4 wypowiedzi odnoszące się do koronawirusa pojawiają się w sieci, szczególnie w mediach społecznościowych. I w dużej mierze są to również wypowiedzi, których autorami są użytkownicy, czyli to jest tak zwany poziom zaangażowania uczestników dyskusji, użytkowników, czyli normalnych ludzi, takich jak ty czy ja, którzy nie tylko czytają, ale również wyrażają swoje zdanie, zabierają głos, tak wchodzą w dyskusję czy wchodzą właśnie w interakcję. Okej, a jak w takim razie te nowe technologie, ten wzmożony ruch w sieci, na przykład kreowanie rzeczywistości społecznej, bo to przecież jest jeden z elementów nowych mediów cyfrowych, to nie tylko dawanie upustu naszym emocjom, ale też pewnie kreowanie jakichś emocji czy kreowanie naszego widzenia świata, to jak te nowe technologie zmieniają nasze doświadczanie czy przeżywanie tego świata? Jak obserwujesz to chociażby na tych ostatnich przykładach czy w ogóle w swoich szerszych badaniach? Ten ostatni przykład jest bardzo ciekawy, bo to jest sytuacja, z którą nie spotkaliśmy się dotychczas. Ona jest bezprecedensowa w takim sensie, że ona generuje bardzo silne pobudzenie emocjonalne. Po prostu dlatego, że jest nowa i że ją odbieramy jako zagrażającą. Więc to jest jeden czynnik. Drugi czynnik jest taki, że tak jak przed chwilą powiedziałyśmy, przeżywamy ją w relatywnej izolacji. I trzeci czynnik jest taki, że w związku z tym przypuszczam, że to wykorzystanie mediów wpływa na emocje, dlatego że z mediów dowiadujemy się, jak inni przeżywają tą sytuację. To jest, dosyć mocno się to wiąże w ogóle z tym, jak socjologia traktuje emocje, bo socjologia mówi tak, każdy z nas przeżywa pewne pobudzenie emocjonalne. I to jest oczywiście coś, czego jest świadomy tylko człowiek, który tego pobudzenia, takiego fizjologicznego, może bardziej niż emocjonalnego, fizjologicznego doświadcza. Natomiast, żeby powiedzieć, co konkretnie przeżywamy, czy zdefiniować sytuację, w której tej emocji doświadczamy, do tego potrzebujemy innych ludzi. Dlatego, że właśnie z kontaktów społecznych bierzemy etykietę dla tej emocji. Tak jakby trochę się dowiadujemy, co tak naprawdę czujemy. I w tym momencie
Ja teraz mówię ze swoich własnych obserwacji, bo jest za wcześnie na żadne takie analizy, bardziej powiedziałabym przekrojowe. Mogę mówić na podstawie tego, co sama czytam, co sama widzę i czego bym się spodziewała, jakiego procesu bym się spodziewała, że może występować. Więc mi się wydaje, że to, z czym mamy do czynienia, to jest sytuacja, w której te interakcje w mediach społecznościowych, czy w ogóle interakcje z mediami, z którymi się stykamy przez internet, formatują nasze doświadczenie tej sytuacji. Czyli czytamy coraz bardziej przerażające informacje i coraz bardziej się boimy. Zwróć uwagę, że taką ikoną tej sytuacji całej są chyba ciężarówki wywożące z Bergamo zwłoki na cmentarze, czy koronawirusa do krematorium, prawda? To jest taki obraz, który podróżował przez media społecznościowe, ja sama go widziałam w wielu różnych punktach i który w jakimś sensie tak sformatował to nasze pobudzenie, powiedział, rzeczywiście jest się z czego bać, to jest straszna sytuacja. Czyli w tym sensie na pewno to, że mamy utrudnione kontakty społeczne, że jesteśmy w relatywnej izolacji i że czerpiemy większość z naszej wiedzy na temat tego, co się dzieje właśnie z mediów społecznościowych, zaryzykowałabym twierdzenie, że może sprzyjać temu, że się coraz bardziej boimy. Czyli ta spirala strachu, stresu i też niepewności pewnie się nakręca. A powiedz mi, bo mówisz o tym, że mierzymy, badamy, że za wcześnie jest na to, żeby mierzyć w tym momencie coś czy zbadać, bo to oczywiście wymaga, tak jak powiedziałaś, przekrojowego podejścia i pewnie jakiegoś wzdłużnego, czyli takiego w czasie analizowania przypadków. Ale jak w ogóle bada się emocje? No bo każdy z nas odczuwa jakieś emocje i ja mogę powiedzieć o sobie, mogę powiedzieć o bliskich, bo widzę, jak oni te emocje czują, ale też umiem je etykietkować, jak powiedziałaś słusznie, tak? Znaczy umiem powiedzieć, co oni czują. Ale jak to zmierzyć, jak to zbadać? Bo przecież nie wstydźmy się powiedzieć, że jesteś autorką książki Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego. No i ta książka bazuje na badaniach, czyli na tym, jak mierzyć emocje i co z tego wynika. Maja, jak mierzyć i jak badać emocje? To jest, tak powiedziałam, fundamentalne pytanie dla problematyki emocji. Psychologia i socjologia podchodzą do tego pytania trochę inaczej. Ja będę się koncentrowała z oczywistych przyczyn na tym, jak podchodzi do tego socjologia. Socjologia przede wszystkim bada to, co ludzie mówią o swoich emocjach. Uznaje się, że takim uzasadnionym czy dobrym źródłem danych na temat różnych przeżyć emocjonalnych jest po prostu pytanie ludzi w ramach wywiadów, w ramach grupowych wywiadów pogłębionych, w ramach wywiadów biograficznych, gdzie prosimy o stworzenie narracji pewnych przeżyć. Natomiast powiedziałabym, że trochę czym innym jest badanie emocji w sieci, dlatego że sam fakt, że ludzie się teraz tak intensywnie komunikują w mediach społecznościowych, daje nam naprawdę unikalną okazję do tego, żebyśmy śledzili te procesy emocjonalne w momencie ich stawania się. Czyli nie musimy polegać na ludzkiej refleksyjności i pytać ich post factum, jak oni się czuli wtedy, kiedy siedzieli w domu, powiedzmy, podczas kwarantanny narodowej. Co oczywiście możemy zrobić, co też będzie ciekawą analizą, natomiast to możemy zrobić dopiero post factum, po zakończeniu tego całego procesu. I tak jak powiedziałam, polegamy na dwóch rzeczach. Po pierwsze pamięci emocjonalnej, a po drugie refleksyjności. Poprosimy ludzi, żeby to oni nazywali emocje, których doświadczyli. Drugi sposób, i to jest sposób właśnie, który moim zdaniem jest najbardziej obiecujący w tej chwili, jest to, że to jest takie podejście, w którym na bieżąco pobieramy dane, na przykład dane z mediów społecznościowych, w których toczą się dyskusje na dany temat. Mogę dać Ci przykład, bo ja właśnie robię to w tej chwili. Zbieram tweety, które są opatrzone określonymi hashtagami, które właśnie dotyczą pandemii koronawirusa i sytuacji w Polsce. Mhm. I następnie chciałabym prześledzić, jak się układała taka trajektoria emocjonalna tej sytuacji, począwszy od momentu, w którym wprowadzono pierwsze ograniczenia, czyli od momentu, w którym jako społeczeństwo zdaliśmy sobie sprawę, że sprawa jest poważna, że tak powiem, do momentu, w którym to, który mam nadzieję nie jest taki odległy, aczkolwiek większość analiz wskazuje na to, że jeszcze na niego trochę poczekamy, w którym to napięcie zacznie z nas schodzić. Mając taki olbrzymi zbiór danych, będziemy mogli pokazać, jak emocje kolektywne, czyli takie uspołecznione, emocje podzielane w jakimś sensie przez grupę ludzi,
kształtowały się na przestrzeni całej tej sytuacji. Czyli podsumowując tak krótko to, co powiedziałam, jest oczywiście bardzo wiele sposobów, żeby badać emocje, natomiast można albo dane wytwarzać, czyli prosić ludzi, żeby to oni opowiadali o tym, jak się czuli, albo można dane wykorzystywać, czyli korzystać na przykład właśnie z tych cyfrowych śladów, czy z tych elementów interakcji, które wychwycimy, pobierzemy w jakiś sposób z internetu, żeby odtworzyć emocjonalną dynamikę sytuacji, która nas interesuje. Jasne, ale jak rozumiem, ta druga technika to jest trochę badanie cyfrowych śladów naszych interakcji niekoniecznie cyfrowych. To znaczy być może my mamy pewne emocje w sobie poza siecią i one gdzieś tam dają upust, czy dajemy im upust na przykład na portalach społecznościowych i w ten sposób możemy badać jakby też cyfrowe efekty naszych relacji takich offline, zupełnie analogowych. A czy jest coś, co wyróżnia zachowanie ludzi w sieci, to znaczy stricte ich reakcje na inne zachowania, ich relacje i interakcje w sieci? Jakby pytam konkretnie w związku z jednym przypadkiem, bo no nie tak dawno słyszeliśmy o samobójstwie lekarza z Kielc, który targnął się na swoje życie wskutek no właśnie hejtu internetowego, który dotknął go ze względu na zakażenie koronawirusem. Jakby nie wchodząc w szczegóły, ale takim aspektem, który rozwinął się wraz z rozwojem nowych technologii i popularyzacją internetu, było z pewnością zjawisko hejtu. Czy nie jest to coś, co nie występuje poza internetem oczywiście, ale gdzieś tutaj na pewno to poczucie bezkarności wynikające może z anonimowości czy z różnych innych czynników powoduje, że internet jest siedliskiem pewnie w większym stopniu tego zjawiska niż przestrzeń pozainternetowa. Czy jeszcze jest coś, co wyróżnia nasze zachowanie czy nasze interakcje, nasze relacje w sieci względem tych poza siecią? No na pewno. W ogóle to jest taki nurt analiz, który taka powiedzmy przesadzona emocjonalność w sieci, który się cieszył dużym zainteresowaniem właściwie od początku internetu. Pierwsze takie analizy, które starały się przyjrzeć temu, jak się wyraża emocje w sieci, mówiły o tym, że jest to komunikacja pozbawiona emocjonalności. Nie wiem, czy pamiętasz takie pierwsze analizy, które się odnosiły do czegoś, co się wówczas nazywało Computer Mediated Communication i tam dowodzono, że przez brak tych niewerbalnych czy ograniczenie niewerbalnych środków przekazu w internecie jest, czy w sieci jest mniej emocji niż w rzeczywistości offline. Życie szybko sfalsyfikowało tę tezę, również dzięki rozwojowi technologii. I nowsza fala analiz twierdziła coś zupełnie przeciwnego, mianowicie tyle, że wręcz przeciwnie, w sieci jest więcej emocji. Dlaczego miałoby tak być? Tutaj zwykle badacze szli dwoma ścieżkami. Takie bardziej ulokowane w polu psychologii analizy pokazywały, że za to nasycenie emocjami interakcji internetowych odpowiada tak naprawdę osobowość ludzka. To znaczy, jeżeli ktoś ma jakieś, powiedzmy, nieuporządkowane impulsy albo określoną osobowość, to będzie się w dany sposób zachowywał w sieci, na przykład będzie przejawiał skłonność do czegoś, co się nazywało cyberbullyingiem. Inna ścieżka mówiła o tym, że to architektura sieci, czy też medium, specyfika medium odpowiada za to, że te interakcje są nasycone emocjami. Tutaj były takie bardzo sławne prace, na przykład Johna Sullera, który mówił o czymś, co można przetłumaczyć jako efekt rozhamowania emocjonalnego w sieci, który ma właśnie wynikać z takiej relatywnej anonimowości, z poczucia bycia nieidentyfikowalnym przez innych uczestników interakcji, z takiej deindywiduacji, jeżeli można tak powiedzieć. Także na pewno ta architektura sieci ma pewne znaczenie. Ja ostatnio prowadziłam z profesorem Sławomirem Mandesem od nas z Instytutu analizy emocji w mediach społecznościowych, tak jak powiedziałam, w taki bardziej uporządkowany sposób niż teraz można powiedzieć o tym, co się dzieje obecnie, ale wtedy mieliśmy jakby określony zbiór danych i poddaliśmy go dosyć szczegółowej analizie i zobaczyliśmy tam jedną ciekawą rzecz. Mianowicie zaczęło nam się wydawać, że emocje w sieci są swego rodzaju językiem komunikacji. To znaczy, żeby w ogóle zabrać głos w mediach społecznościowych, których architektura czy pewne rozwiązania takie techniczne premiują wypowiedzi nasycone emocjami, trzeba się dostosować do dominującego emocjonalnego tonu tej wypowiedzi.
I to jest ciekawe, bo to zjawisko występuje zarówno na forach, które są nasycone pozytywnymi emocjami, jak i na tych, które są nasycone negatywnymi. Czyli rzeczywiście powiedziałabym, że takie zjawisko hejtu w sieci jest swego rodzaju efektem, swego rodzaju spirali, w wyniku której, jeżeli ktoś zapoczątkuje taką negatywną ekspresję, to ona się wzmacnia, czy jest jej więcej, dlatego że inni użytkownicy dostosowują się do takiej, a nie innej normy emocjonalnej. I nie bardzo mają odwagę i siłę w sobie, żeby tę normę przekroczyć i jakby odnieść się inaczej. To jest proces społeczny, bo oni, to jest bardzo ciekawe, bo na pewno są tacy, którzy się z tym nie zgadzają albo nie podoba im się to, natomiast oni po prostu milczą, nie zabierają głosu w tej interakcji. Więc jak się spojrzy na zapis tej interakcji, to widzi się wyłącznie hejt. No to pytanie właściwie już na koniec, takie, żeby nie pozostawić nas i słuchaczy z tą pesymistyczną wizją, że tylko możemy nakręcać się w sposób negatywny czy emocjonalnie negatywny w sieci, to jak przetrwać no właśnie w tym zalewie informacji takich depresyjnych, takich bardzo pesymistycznych dotyczących chociażby koronawirusa, który teraz dotyka nas wszystkich, przynajmniej w przekazie medialnym, i jak nie dać się wplątać w tę pętlę emocjonalną? Czy można pozostać użytkownikiem sieci, nie odnosząc się do tego, czy wówczas jest się tylko obserwatorem? Jaką dałabyś receptę, jeśli można mówić o recepcie na to, żeby nie zwariować, mówiąc po prostu? Powiedziałabym, że pytanie o receptę jest za trudne dla mnie, bo jestem tylko skromnym socjologiem. Natomiast na pocieszenie mogę powiedzieć jedno. To samo, co dotyczy negatywnych emocji, to dotyczy również pozytywnych emocji. W sieci jest mnóstwo miejsc, nawet w tej obecnej sytuacji, które są zdominowane przez prospołeczne, no i jeżeli mogę tak powiedzieć, pozytywne emocje. Co więcej, jest wiele badań, które wskazują na to, że w internecie tak naprawdę jest więcej wsparcia i więcej pozytywnych emocji niż negatywnych. I myślę, że to może być ten taki optymistyczny akcent na koniec. Jeżeli bym miała w ogóle szukać jakiejś recepty, to powiedziałabym, że należy zachowywać równowagę i szukać również tych miejsc, gdzie te pozytywne emocje dominują. I szczególnie, kiedy za oknem świeci słońce, albo właśnie może wtedy, kiedy za oknem nie świeci słońce, życzymy sobie, słuchaczom, ale też nam samym, jak najwięcej takich miejsc, w których uzyskamy wsparcie, też takie wsparcie w internecie, czy uzyskamy dobrą myśl i wiarę w to, że być może szybciej niż myślimy skończy się ta sytuacja niekomfortowa, w jakiej się znaleźliśmy. Moim gościem dzisiaj była dr Maja Sawicka, ekspertka od emocji w sieci i emocji w naszych interakcjach też poza siecią. Piękne dzięki, Maju, za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. I wierzę w to, że wrócimy do tej rozmowy nie tak znowu długo czekając na kolejny odcinek Efektu Sieci. Dziękuję pięknie i do usłyszenia. Efekt Sieci.